Nie wiem, czy widziałaś i widziałeś już zwiastun najnowszego Matrixa pod tytułem Zmartwychwstanie. I sam ten podtytuł nowej części zapowiada myślę wiele. Zwłaszcza w kontekście tego, czego symbolem jest zmartwychwstanie samo w sobie. Tak, dziś będzie grubo, więc już zapnij pasy. Ale po kolei. Jak się domyślasz, w dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy trochę o poszerzeniu swojej świadomości, o uwalnianiu się spod wpływów ego oraz o tym, czy czasem wracamy częściowo, a może w pełni do życia tak, jakbyśmy świadomi nie byli w ogóle. Czyli powracamy do Matrixa. No i. O zmartwychwstaniu też oczywiście będzie. Zapraszam. Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób, w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Podcastu Wysokie Wibracji prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. No dobrze. Jeśli tego o mnie nie wiesz, to Powiem tylko na samym początku, że pierwsza część Matrix to jest jeden z moich ulubionych filmów, tak ulubionych ever. Już wtedy, gdy powstał, mocno zatrząsnął moim światem i sprawił, że moje wyższe ja zaczęło prowadzić mnie drogą za króliczkiem. I tak jak Nio, wybrałam podążyć za nieznanym, takim Czymś tajemniczym, co mnie wołało tak wewnętrznie od zawsze. A to sprawiło, że w końcu zaczęłam się budzić. Zaczęłam obserwować samą siebie i rzeczywistość dookoła i kwestionować to, o czym myślę i jak myślę. Wybrałam, mogę powiedzieć, wiedzieć. I przyjąć, że życie, którego doświadczałam, jest życiem z pozycji niewolnika. Niewolnika własnego ego, które bardzo dobrze strzeże tej największej tajemnicy. Tajemnicy naszej wewnętrznej mocy. I jest to najlepiej strzeżone więzienie. <tusza> tak. Dokładnie, najlepiej strzeżone więzienie naszego umysłu. Więzienie, którego kraty tworzą nasze przekonania, wierzenia, programy, za którymi stoi nasze ego. I żeby wydostać się z niego, potrzebujemy najpierw odebrać wezwanie, czy też inaczej telefon od swojego wyższego ja i po prostu się obudzić co to znaczy obudzić się to znaczy zobaczyć w sposób niefizyczny czym jest matrix pozwolić sobie to poczuć wszystkimi zmysłami które są nam znane i tymi których być może jeszcze nie poznałaś, nie poznałeś. Ten telefon pojawia się wtedy, gdy jesteśmy gotowi na wyjście z Matrixa. Nigdy nie dostaniemy wezwania za wcześnie lub za późno. Zawsze jest to w momencie, w którym jesteśmy gotowi na puszczenie starych programów i naszych starych uwarunkowań. I jesteśmy też gotowi na wejście, na, można tutaj w uproszczeniu powiedzieć, wyższy poziom świadomości, po prostu na jej rozwijanie. To czy to zrobimy, czy podniesiemy tę słuchawkę, to jest zupełnie inna kwestia. Bądźmy jednak szczerzy. Kiedy rozpoczyna się ta droga, czyli decydujemy się na podniesienie słuchawki, wydaje się nam, że po odebraniu telefonu rozpoczniemy taką niesamowitą podróż do krainy baśniowej zapominając trochę o tym, że przecież w każdej bajce są zawsze jakieś potwory wydaje nam się, że to przebudzenie z matrix będzie takim unoszeniem się w pozycji kwiatu lotosu nad leśną polaną, no może opcjonalnie z pijaniem nektaru z pięknego pucharu z takim widokiem na dżunglę, na wyspie Bali, tuż po porannej Jodze. I że samo się wszystko jakoś zamiecie i poukłada. Choć tak, owszem, na początku jest ta ekstaza. Wszystko jest piękne, a my jesteśmy niczym taka królewna śnieżka emanująca miłością i taka obsiądnięta, można powiedzieć, przez ptaki, motylki, a wokół nas jest las, sarny, jelenie i różne inne zwierzęta. No to prędzej czy później nadchodzi moment, gdy budzimy się w tej kapsule, podłączeni do naszych różnych programów, które nas trzymały w Matrix. W Matrix, czyli systemie stworzonym przez nasze ego, który poprzez te wszystkie programy przez w czasie linearnym, można powiedzieć, lata Często do tej pory w tym życiu udaje nas samych. Tak ego robi dobrą robotę, sprawiając, że udaje nas samych. A my wierzymy, że jesteśmy dokładnie tym systemem, który ego wygrywa na nasz twardy dysk. Kiedy budzimy się w tej kapsule, mamy wybór. Czy zostajemy z przerażenia i ponownie zasypiamy, udając, że w ogóle nic się nie wydarzyło, lub odłączamy się i krok po kroku w dalszym życiu dostrzegamy, jak te programy w nim działały i jeszcze działają. Wybieramy też coś innego, bo zaczynamy wybierać, kiedy i jak wchodzimy do Matrix, aby przy świadomej jego kontroli korzystać z tego, co oferuje. Jednocześnie cały czas pracując nad wyłączeniem różnego typu zapalników, które na nas jeszcze działają. Patrz, mówimy tutaj o innych ludziach w Matrix, czy automatycznych programach, które nas dopadają. Patrz, agenci. Przestajemy reagować automatycznie na różne sytuacje, jak dziewczyna w czerwonej sukience z filmu, czy zachowania pod tytułem. Bezdomny człowiek, na którego reagujemy, awantura na ulicy, czy też stworzenie sytuacji zagrożenia, gdzie do biurowca wpada wojsko, czy też policja z agentami, bo już rozumiemy i widzimy, że są one dokładnie po to, aby nas trzymać w pułapce i koło kołowrotku powtarzanych przez nas zachowań. Kiedy to zauważamy, uwalniamy się od nadzoru ego. Ono tego bardzo nie lubi, ponieważ traci kontrolę w tej sekundzie, w której dostrzegasz, że byłaś i byłeś pod jego wpływem. No i wtedy możemy doznawać takiego wzmożonego ataku agentów, którzy będą dążyli do tego, żebyśmy jednak poddali się. Ego będzie walczyć. Będzie walczyć o to, aby przywrócić cię lub w jakiś sposób chociaż częściowo trzymać w nieświadomości. No i poprzez tych agentów będzie cały czas podsuwać ci wydarzenia, które mają cię przestraszyć. Trzymanie w strachu to jedna z takich ulubionych form odzyskiwania lub trzymania kontroli przez Ego. I dzięki temu usypia ono twoją świadomość i przekierowuje uwagę, z mocy wewnętrznej na uzależnienie od czynników zewnętrznych. Im częściej świadomie przebywasz w Matrix i dostrzegasz agentów, tym łatwiej wyczuwasz, kiedy i w jakiej formie mogą się pojawić ponownie. Tym mniej się boisz i tym łatwiej się od nich i coraz szybciej uwalniasz. Jesteś obserwatorem, który przestaje się identyfikować. Z tym, co podsuwa ego. Częściej wybierasz być jako ty, a nie jako ego. A te wybory bycia sobą, a nie tym, z czym identyfikuje się ego, to są wybory zawsze dobre dla ciebie. Ten brak identyfikacji wyłącza kolejne punkty wczepienia, przez które ego mogło na nas wpływać. To są te punkty wczepienia, które są widoczne w filmie Matrix, z takimi długimi, można powiedzieć, linami, które łączą nas z Matrixem. Jeśli nie wierzymy dłużej, że jesteśmy swoim ciałem, czy umysłem, czy też przeszłością, historiami, ale przyjmujemy, że okej, okay, mamy ciało, mamy umysł i żyjemy tylko tu i teraz. A ponad to wszystko jesteśmy jednią, doskonałą w swej formie, bez żadnych ograniczeń. Wytrącamy wówczas ego broń z ręki, a jego kule przestają nas dosięgać. Czujemy ponad tymi znanymi nam do tej pory zmysłami i dostrzegamy, że nic, w co wierzyliśmy i z czym się identyfikowaliśmy, tak naprawdę nie istnieje. Nie jest prawdą. Dostrzegamy, że to była nasza zawężona interpretacja rzeczywistości, którą możemy w każdej chwili zmienić. Decydując się na wyjście z Matrix, na to, by dać sobie możliwość zobaczenia, czym ono jest, rozpoczynamy stałą drogę rozwoju naszej i zbiorowej świadomości. Uwalniamy swój umysł poprzez odłączenie od ograniczeń nie swoich myśli, nie swoich przekonań, nie swoich wierzeń. Kiedy odłączamy się od starej koncepcji siebie, można powiedzieć, umieramy. Rzecz jasna, nie fizycznie, choć przez chwilę tak się możemy czuć umiera nasze ja oparte o schematy i programy ego aby z martwych wstać mogło nasze prawdziwe ja abyśmy mogli doświadczyć pełnej świadomości to właśnie oznacza narodzić się na nowo czy z martwych wstać doświadczyć ja ja jestem twój sposób postrzegania siebie i życia. Zmienia się z tego postrzeganego poprzez ciało i umysł na ten postrzegany poprzez ducha z użyciem ciała i umysłu, które pomagają ci doświadczyć siebie i rozwijać świadomość. Brak utożsamiania się z ciałem pozwala na doświadczanie bycia. Na to jestem, który jestem. Jestem, jest, było i będzie. Ma w sobie pełnie wszystkiego. No dobrze, ale czy to oznacza, że już nigdy nie podłączymy się lub nie pozwolimy się podłączyć do Matrixa? Mówi się, że jeśli coś się widziało, to nie da się tego odwidzieć. Jak pamiętasz, może z pierwszej części filmu przyłącza programów pozostawiają ślady. Możemy wgrać sobie inne, dowolne programy poprzez jedno główne podłączenie ze źródłem lub też dać kontrolę nad tym połączeniem czemuś zewnętrznemu, czyli z powrotem oddać kontrolę naszemu ego. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w pierwszej części był taki charakter, który nazywa się Cypher. Co ciekawe, jego imię jest zdrobnieniem od Lucyfer. W pewnym momencie swojego rozwoju Cypher dokonał wyboru. Powiedział: Ignorancja jest błogosławieństwem. Tak powiedział do agenta. I wybrał, aby wrócić do uśpienia i wieść życie kogoś bogatego. Jednocześnie wiedział, że będzie żyć w iluzji. Ale jak stwierdził, stek smakuje w niej przecież tak dobrze. Rozumiesz? Bycie świadomym nie jest wygodne i łatwe. Jego cały czas będzie próbowało cię przekonać do wygodnego życia. Mamić, jak w reklamach, pokazywać przepych, swobody, Wygody, które możesz mieć, jeśli tylko znowu zaśniesz w śnienie świadomości i zaczniesz znowu utożsamiać się z ciałem i umysłem. Oczywiście skrzętnie ukrywając wszelkie efekty uboczne. Cyferowi nie było dane wrócić do uśpienia, ponieważ zginął. Ale gdyby wrócił, to myślę, że podobnie jak to jest pokazane teraz w trailerze najnowszej części. Matrix Zmartwychwstanie pamiętałby gdzieś podskórnie. To nie dawałoby mu spokoju cały czas. Jego dusza, wyższe ja pamiętałoby, tak jak Neo i Trinity pamiętają siebie. No właśnie, w Trailerze widzimy, że obydwoje, Neo i Trinity, znowu żyją w Matrix. I prawdopodobnie, tak można wnioskować... Po zakończeniu części trzeciej zostali w niego wtłoczeni po walkach. Ale gdy się spotykają w trailerze nowej części, niby przypadkiem i podają sobie ręce, pada pytanie od Trinity: Czy my się znamy? Aż mnie ciarki przeszły, bo zadaj sobie pytanie, ile razy miałaś i miałeś takie wrażenie. Bo wiesz, my też wracamy do Matrix. Z każdym kolejnym wcieleniem decydujemy się na to. Decydujemy się na to jako dusza, jako energia. Wracamy też czasami w różnych sferach naszego życia, które zostawiamy do odłączenia, można powiedzieć, od tych podpięć na sam koniec. I to akurat w miarę łatwo jest zauważyć, zwłaszcza gdy poszerzamy cały czas swoją świadomość w tym wcieleniu i gdy w tych sferach życia podejmujemy decyzje w oparciu o strach, lub zaczynamy się w nich czuć po prostu źle. To jest wtedy ten sygnał, że właśnie w tej danej sferze nadal jesteśmy podpięci pod Matrix. Na szczęście pamiętamy. Pamiętamy to, co zobaczyliśmy w innym wymiarze doświadczenia. Bo to wszystko jest przecież zapisane w nas jako jednym źródle. Świadomość może się tylko rozrastać. Nigdy się nie cofa. Cokolwiek może się ego, czyli matrixowi wydawać, Dlatego właśnie dostajemy telefon od naszego wyższego ja, aby się ponownie przebudzić i odłączyć, bez względu na to, które to wcielenie. I znowu poszerzać tę naszą świadomość i świadomość nas wszystkich. Także w końcu, w tym wymiarze można powiedzieć ziemskim, lub też innym, będziemy rodzić się czy przybywać w pełni świadomości i oświecenia. Jeśli czujesz, że coś Cię wzywa, podążaj za tym głosem. Odbieraj znaki, które Cię wołają. Obserwuj siebie. Sprawdzaj oprogramowanie, które wpuszczasz przez główne łącze. I pamiętaj: Wiem, że tam jesteś. Czuję to. Wiem, że się boisz. Boisz się zmian? Nie znam przyszłości. Nie przybyłam tu, by powiedzieć ci, jak to się skończy. Przybyłam tu, by powiedzieć ci, jak to się zaczyna. Pokażę tylu ludziom to, czego Matrix, czyli ego, nie chce, by zobaczyli. Pokażę im świat bez niego. Świat bez zasad, kontroli granic czy ograniczeń. Świat, w którym wszystko jest możliwe, dokąd się wybierzemy stamtąd, to twój wybór.